Ujęcie pierwsze. To już teraz drugie, bo było cicho, pierwsze wcześniej. Pierwsze, nie liczy się. Pierwsze. Ujęcie drugie. Hej, witajcie w specjalnym odcinku ze Stwórz Sima. Ze Stwórz Sima? Ze Stwórz. Dziwnie brzmi. Lepiej stworzenia Sima. O, dobra. Ujęcie trzecie. Hej, witajcie w specjalnym odcinku stworzenia Sima. Simów. Simów jeden bez. Ujęcie czwarte. Hej, witajcie w specjalnym odcinku stworzenia Simów. Jak mogliście zobaczyć, nie wiem, zobaczyli to już, czy zobaczą dopiero, kiedy to dać. Ujęcie piąte. Cisza na planie. Hej, witajcie w kolejnej części z The Sims 4 Stwórz Sima. Tworzymy rodzinę biedak. Jestem dzisiaj z moją przyjaciółką Kariną. Hejka! I dzisiaj będziemy tworzyć dzieci biedaków. To źle zabrzmiało. Cicho. Dobrze brzmi normalnie. Dzisiaj będziemy tworzyć Damiana i Błażeja. Jak już tutaj możecie zobaczyć, mamy sobie Sławka. Na którym się męczyłyśmy. Tak, na którym się męczyłyśmy z pół godziny. Nad Barbiną w ogóle z 40 minut. I tak się prezentują. Niestety nie mogliście tego wszystkiego usłyszeć, bo nagranie mi się nie nagrało. Się zbuntował sprzęt. Tak. No, dlatego mieliście to w przyspieszeniu, a teraz będziecie mogli zobaczyć, jak tworzymy potomstwo. I zaczniemy sobie od Damiana. Tak myślę. Buntowniczy nastolatek, ja na pierwszy ogień. Tak jest. I co, bawimy się genami? Bawimy się genami. Zobaczymy, co z nich wyrośnie. Dziecko nie chcemy... Aha. No tak, matkę, siostrę, tak? Spoko. No bo myślałam, że to się wybiera ten... No, Barbina. Tak, ona jest fajna. I nastolatek. Tak. I zmień, no, że masz być chłopiec. Jesus Christ. Co z nich wyszło? Zobacz, to miał być Damian. Zobaczymy, czy się coś zmieni, jak... Taki pyzaty po Barbinie. O, oh, Jesus Christ. Jaki trójkątny. Po Sławku. O! O! Ten pasuje. Zostawimy ten ryj. Ten ryj, jakaś ty miła. W ogóle tą czapkę chyba ściągnęłam dla małych dzieci. A nie, ona tutaj jest. Ona jest, ona jest, no. Co ty na to, żeby był łysy? Łysy, nagi, rozbierzemy. Nie ma to tamto. Pospadzimy łysów. Tak jest. Dajmy mu imię, że to jest Damian. Damianek. I on niby jest buntownikiem, a co ja mam mu tu wybrać? Dewiatkę? Może on chce... Nie, w sumie będzie mu pasować. Bo on miał być tam buntownikiem. Wróg publiczny. Tylko co pamiętam, jak się wchodzi w tą rodzinę, to on pracuje jako tam jakiś... Tak, ale z drugiej strony w pragnieniu ma pogoń za bogactwem i to, że chce zostać prawnikiem. I mamy. Wiesz, ta dewiacja i to było trochę tak fabularnie, że on jest takim buntownikiem złym i tak dalej, nie? Potem wyszedł na ludzi. Ja bym mu dała też bogactwo, tak jak ojciec, no, tylko no, że ten... Bajecznie bogaty on. No, jak chyba będzie. Że ojciec ma bajecznie. Nie, on miał pan na Nie, ojciec chyba. Ma ten drugi, tak, no, pan na Włoszczach. No i co mu tutaj dać? Śmiały? Mi się materialista z tym zawsze kojarzy, no. Czy to byś wszystkich materialistów zrobiła? Nieprawda, moi synowie nigdy nie są materialistami, bo są wkurzające, jak są materialistami. Ja mu dam śmiały na pewno. Ponury głupek, a może porywczy? Co to jest? Rozgniewanie? Nie, dobra, nie. Nie, bo ciągle będzie wściekły. To jeszcze bym mu dała odważny. Czemu śmiały, odważny? Dla mnie to samo. No nie, bo śmiały to jest pewny siebie, a odważny to ci ugasi od razu ogień na przykład. Tak, ty masz problem. ale zobacz, tutaj nie ma odważnego nawet, bo... Nie, bo jest śmiały. Nie, śmiały? Bo nastolatkowie nie mają wszystkich cech dostępnych chyba. Nie, wszystkie mają. No to gdzie jest odważny? Mówię ci, że są... Nie, nie mają wszystkich. Mi się wydaje, że mają wszystkich. Ambitnego nie ma, zobacz. Pokaż się. No, widzisz. Ja nie tworzę nastolatków. Moje nastolatki się tworzą same. A, dokładnie. No to co dano mu tego perfekcjonistę? Wzięła perfekcjonistę. Bądźcie perfekcjonistą, Damian, chociaż tu. No i co z tym ryjem jego robimy? I muszę zajrzeć na jego zdjęcie, bo... Też mam otwarte jego zdjęcie, żeby widzieć. Ale nosa to nie ma takiego, on ma bardziej taki nos... Kulfonowaty po mamusi. No. W ogóle ten nos taki jakby z dziur. Coś w tym desen. Zwójcy nie znają dziur. Coś bardziej prędzej. O, tak właśnie. Ten będzie dobry. No, pewnie, będzie dobry. Ale usta to ma dobre po ojcu. Tak, tak. Chociaż nawet tutaj nie ma takiego tego.
Takie to ma płaskie. No tak to płaskich nie zrobisz. Ty się tam nie mądrzy, bo jakbyś to miała sama robić, byś nie była tak mądra. Ja nagrywam na szczęście. Dobra. A oczy? On ma niebieskie, po tatusiu pewnie. Ale ogólnie kształt to chyba też za bardzo nie odbiega od tego. Nie, kształtem jest okej. Okay. Chociaż on ma blisko bardzo te oczy swoje. No nie chciałby tak ubrzydzać. Ej, no co? Jakie dałam oczy? Czemu tam, Sławkowi. Tak, ja mu dałam takie szarawe troszkę wręcz. Tak, tak. Bo krzyczałaś, że są za ciemne, wyglądają jakby były czarne. Ale w ogóle nie chcę nic mówić, ale Balbina też ma siwe oczy. Nie ma! O Boże, Adamant to ma w ogóle brwi wyjebane w kosmos? Proste! No takie normalnie te. Ale takie długie muszą być. Długie i proste. Długie i proste, czekaj. Długie i proste. Tutaj na dole, o te. Tylko musi się wydłużyć. A da się? Da się. No, da się, okay. Da się. Tylko, że nie wiem, czy one nie są za krzaczaste na niego. Chociaż w blondzie to też inaczej. Ten blond. Adamant ma trochę jaśniejszy blond niż ojciec, nie? Nie, tam nie ma przecież jaśniejszych, ciemniejszych, to ten sam. Taki żółtawy. To mi się wydaje, że my daliśmy im za ciemne. Żółtawy, oni o ten mają. No dobra. Tak na dwójkę patrząc. Niechaj ci będzie. On w ogóle ma taki smutny wyraz twarzy. No. No i nawet nam wyszedł tutaj smutny zmarnowany. Wyraz. Zmarnowany. Jak musi zarabiać, kurczę, bo matka w kolejną ciążę się wpakowała. I tu ma takie... On ma takie dziwne, takie kwadratowe. No. Damant w ogóle naprawdę brzydel. Ja go zobaczyłam, jak on wyrósł. No, ten nos, nie? Taki ma tak, się zrobił. Taki kwadratowy właśnie ten podbródek. No. Ale z drugiej strony tu ma chudszy. No teraz to zrobiłaś z niego pucusia. Bo jest taki problem, że... Jak tutaj dałam szersze, to tu mi się też zrobiło. A teraz? No, teraz jest okej. Okay. Świetny brzydel, świetny brzydel. Jak na czwórkę to ujdzie. A włosy? Takie... Mówiłaś, że są takie. Fryzura a la wiatr. Muszą być którejś z gry, żeby pasowały do brwi. No. Może gdzieś są takie z gry, co są o takie... O, te na przykład. Ale tam nie o takiej grzywy. Takie, ale ma też taki zaczes z pojcu. O, może to? O, to no, jest idealnie. Tak, no. Normalnie nawet ten kwadrat. No właśnie miałam to powiedzieć, że nawet ten kwadrat tutaj jest. Kwadrat. To nawet nie kwadrat. On tutaj nie da się tak jeszcze tak zrobić, żeby miał taki trapez? Trapez! No bo on ma taki trapez. Matematyka. Dobra. Nie, dobra, zostaw tak jak jest, bo zaraz zepsujemy. Jesteś pięknie brzydki, Damian. A jakiego ciało? Tu taki chudy, nie? Znaczy ja nie wiem, bo on miał takie te szerokie te ciuchy. To założymy mu szerokie ciuchy, zobaczymy jak będzie wyglądał. A mamy tutaj takie? Będzie problem, bo szerokiej koszulki chyba nie ma. W tej części Simsów nie ma takich, wiesz, skate'ów chyba jest, ale tylko ta z bluzą, ale on nie miał takiej bluzy. No nie miał, nie miał. Bo w tych nie ma, w tych ciuchach kombinezonach. Wszystko takie poopinane. No jest tylko właśnie ta, wiesz, z tym kapturem bluza. Z takich luźniejszych. Skate'ów jest ruch. W sumie wiadomo, że go nie odwzorujemy, a Damian był takim skate'em. No był. Dopóki go nie przebrałam. O to pasuje bardzo. I te złote łańcuchy. To czy to? Yo, taki swag. Czarne czy szare? Czarne. Czarne, bo miał więcej czarnego w tej swojej. I buty. Chyba, że Damian będzie chodził bez butów. Bo są biedni. Bo są kolejny. A w wizytowym nie pamiętam co miał. Też nie pamiętam, dlatego zrobimy... Jezu, jaki... Nie ma jakieś komplety? Nie no, on tak elegancko na pewno nie. Skoro już jest tym skate'em, to musi się ubrać jakoś tak. Zwykła koszula. Matka mu kazała koszulę zwykłą brać. Może jakaś marynarka stara z szafy po tacie? O, tak, to jest zdecydowanie po tacie. I do tego czarne gacie? Marynarka po tacie i do tego czarne gacie, czuję, że rymuje. Yes. O, po dziadku. Też stare po tacie, po dziadku. Z nimi jest najprościej, bo nie trzeba im ani makijażu robić. Ja kocham te koszulki. Nie ma tutaj takiego dresu. Albo mają też smakowe. Nie mają nastolatkowie, czy co? A weź te przygotowane stroje, gotowe. O. Tak najszybciej. Popatrz. O, to będzie jego styl.
Tylko na ciemniejszy. Ten siwy taki. To moim zdaniem styl Damiana. On lubi taki. Dobra. Luźniejsze rzeczy. Do snu. Też to. Chyba strasznie mało stylów gotowych. No. Drzemka w bunkrze. Yo. Dobra. Może być. Nie ma co kombinować. Ohoj, żeglarzu! W sumie spodnie mu tylko zmienić i by było spoko. Gdzie on taką koszulkę nie ma? Taką cisłą jeszcze za przystojnie by wyglądał. No tak. Ja bym mu dała coś po tacie. Czekaj, dobrze, że nie po mamie, słuchaj. Jakiś łachman chyba z... Co to? Idealnie. I te spodnie tylko jeszcze. Wziął parę koszul taty, złożył w jedną. Ale my jesteśmy miłe. No, potem będzie miał lepsze życie, no. Jak się zapracuje, nie? A to kurczę, te kolorowe. No i gicie. Ja się tylko te zielone buty mu zmienię, już nie będę tak. Te, o te, tak, te. No i gicie, to jest moje nosy, nie wyglądasz taki lechopie, może wyrwiesz jakąś Angelikę. Jakąś Angelikę. Przydałoby się stworzyć Angelikę. I w ogóle rodzinę przyjemniaczek, ale to może w innym odcinku. No seria. Tak, będziemy tworzyć całe miło, bo co ty na to? Bez kitu. Nie, no Caliente jest. Z tym Lotario. W Ćwirowie. Można dalej tworzyć, słuchaj. No. Widacy już są. Pomarańczowe dziadki. Ojciec miał w panterkę, to ty będziesz miał pomarańczowe. Tak do głosów. Ciałka, to ty musisz przybrać. No kit, mamy całego Damiana. Z Damianem tak. Poszło szybciej. No bo wiedziałyśmy, co chcemy. Teraz w ogóle mogłaś go ubrać, nie? Bo on tam w gaciach będzie stał. A niech się stoi. Trochę mu dupa przymarnie. Jeszcze popatrzy, to spoko, nie? Teraz robimy Bożejka. Tak. Tylko muszę sobie zdjęcie wyklikać. To teraz będzie normalnie... Fast look. Tak. Przynajmniej mój. Mój też. W sumie, wiesz. Bo jeszcze nie używałam. Sama. Ja tylko wzięłam raz, bo chciałam zobaczyć, jak gadają i jak stoi. Uwaga, uwaga. Tam, tararam. No. Malej. Jaki pucuś. A patrz, nawet pasuje z tej twarzy. No, pasuje, tylko te brwi takie. No, trzeba bardziej Damianowe trzeba mu zrobić. Dokładnie tak. No i też nie zielone, on ma też takie siwawo-niebieskie oczy. Kolor. Śmieszne to dziecko. Taki pucuś. Coś bardziej tak prostego chyba. O. W tym momencie nawet. Takie oczka? O, idealne. Tylko mniejsze trochę on ma chyba, co? Te oczy. No ten ma takie wielkie. Ja wiem. O. Takie? No, tak lepiej. I też ma taki perkulowaty nos. Wszyscy po mamusi. Zresztą, co się dziwić, ona ma taki kulfon, on ma taki też dziwny. Co się dziwić, że i dzieci mają takie. O! Sprawdźmy ten ochronę wszystkim. Potem podrożdż... Ten! Ten? No. A on u mnie tutaj się uśmiecha, nie wiem jaki mu usta zrobić, bo mam zdjęcie jak się uśmiecha. Mam to samo, więc... też, że są te takie, jak oni mają. W sensie jak Sławek ma. Takie wąskie? Takie wąskie, no. Tak. Kto w ogóle tworzył tych simów? Nie mam pojęcia. Zbliżyli. Ci się nie odpowiem. Dobra, stypnie, nie będziemy robić paszteta z małego dziecka. Paszteta z małego dziecka. I trochę ma tutaj za ostre te kości chyba. Mhm, tak. Ale w ogóle te dzieci mają takie jakieś kwadratowe ryje. Cóż. Podbródek teraz za ostry chyba. No. Nie ma takiego ostrego. Teraz? O, idealnie. No i idealnie. Tylko z włosami to się nie popiszemy. Chociaż... Co jakby były krótsze? Nie. Ale chyba cóż, temu zostaną. Albo te. Bo tu w ogóle mam... Wampira. Dziecko szatana. Nie, no to tamte niżej, weź. Te. No. No, nie mamy za bardzo wyjścia, nie ma tutaj takiej grzyweczki. No niestety, z fryzurami to się nie popisali. No, nie poszaleli, czekamy na mody. Tak jest. Czekamy na mody i wtedy można...
A w ogóle nie wpisałam mu imienia, a cecha? Tak się zafascynowałyśmy. Błażę! Wiesz co? Cecha, bo jeszcze nie widziałaś tego. Może być aniołkiem. Przylepa! Te małe dzieci są zawsze grzeczne i pogodne. Przylepa! Nie, bo będzie ciągle chciał, żeby matka go tuliła. No właśnie. I znowu wyląduje, kurczę, na ziemi śpiąc. A jaki był Błażej? Błażej był artystą. No, tak. Tam jak podróż to... Ale to weź aniołek. Ej, a weź rezolutny. A nie, dusze towarzystwa. Myślałam, że dusze artystyczne. Albo ciekawy świat, albo aniołek. Aniołek. No dobra. Wiemy, jest... Jedno dziecko jest... Bądź się aniołkiem. No. No i on tutaj miał tą kurtkę jeansową taką. No, ale skąd ci ją wezmę? Mogę mieć bluzkę w kratkę, podobna jest trochę. Jak się uprzeć? Jak zamknąć jedno oko, drugie oko. Dokładnie. On miał takie czerwonawe chyba te spodenki, ja się pamiętam. No. Czemu ja ci te różowe? Czemu ja ci zrobię, że takie ma? Że już niektóre nie mogą taki sam. Dajmy mu czarne. Ale to nie jest to! No dajmy mu czarne i tak... Tu masz pierwszy raz z nimi. A wizytowe? Patrz. Zrób to! Jakie słodkie! Co to jest? Kosmiczne. Gacie. I fioletowe butki do tego na pewno. Na pewno. A jeszcze można rajdki w ogóle, wiesz? Ale to dla dziewczynek. A chłopcy też chodzi w rajdkach i niech nie mówią, że nie, przecież mu w nóżki zimno. Właśnie. Dobra. Dzieciom się wybacza. Tak jest. Do snu. No jakie słodkie! Tylko bym mu zmieniła... To może to, może... Czarne chmurki. O, im pasuje nawet do bluzki. Nawet mam komplet do tej bluzki przecież. Mówię, że już widzę, ściągnęłaś. No. Bo były takie słodkie. No dobra, nie ma skarpetuczek nawet. To weź się kliknij te do snu, usuń. To się pojawi. Ej, masz. Te są białe. Fajne, ale... Białe! Ale zobacz, jakie tu są fajne zwierzoczki! Ale nie masz ją do stroju! Siwe. Dobre. Nie impreza! Tak, bo dziecko na pewno będzie nam imprezować na całego. No kurczę, jaki lovelas! O. Buciki mu jakiś inny kolor, jaki pięknie. Słodziaczek. Szybko poszli, no. No. Szybuja fajnie. No i co, mamy gotowych simów? Tak, mamy gotowych. Teraz mu zapisz rodzinkę. O właśnie, muszę tylko... Mojego spóźniłam ci, uwierz go! A nie w taki kater ma. Relacje. Żona. Syn. Ja ostatnio stworzyłam rodzinę, gdzie właśnie zapomniałam zaznaczyć to, że mąż, żona. I wyszło, że mają razem córki, ale nie są może... Tak, no to teraz tworzymy zwierzaczka. Ta! Dobra, to mamy rodzinkę. To co, teraz robimy pauzę, ja zapisuję i idziemy budować dom. Będziemy okay. Budować. To do zobaczenia w Miłowie. Jej! Dobra, w ogóle zróbmy chwilę pauzy, sprawdzę, czy to się nagrało.